Witajcie, z tej strony Rubien. To jest już drugi odcinek z serii Zagrajmy w Minecrafta na modach na mojej własnej paczce. Więc tak, względem wstępu mam nadzieję, że teraz będzie mnie trochę lepiej słychać, bo postaram się trochę zmienić niektóre rzeczy, bo zauważyłem, że było słychać myszkę, klawiaturę nieraz. Myślę, że teraz nie będzie słychać, chociaż teraz jak dosyć mocno uderzałem. Na pewno też błąd, że nie było dźwięku z gry, więc teraz powinien być. I chyba nawet jest. No, więc no, tak to teraz to wygląda. To mam jakąś ogrę. No, dosyć paskudno ten. Mam jeszcze creepera gdzieś pod domem. Tu nie ma znaczenia. Dobra, idzie tam spad. Żeby mi drzwi nie rozwalił. Więc ogólnie ten odcinek będzie trochę bardziej będzie należał do nudniejszych, bo w sumie tylko pokażę, co tu zrobiłem. Tak, żebym to zrobił. Tego wirta nie chciało mi się robić. Tu na dole też coś porobiłem. Więc ten. No, tak to wygląda. Przydałoby się zrobić łóżko, więc mi się mylą te dwie mapy, więc nie wiem, pewnie gdzieś pójdziemy sobie gdzieś do lasu czy coś, co poszukamy. Dzień powinien tak jako trochę wstać, można sobie iść, tylko wezmę coś do jedzenia. Nie, no nic nie mam. Padać. Więc. O kurde, o to sobie zrobimy coś do jedzenia. Ale nie to chciałem. No. Więc ogólnie sobie zrobimy gdzieś te farmy za chwilę. Tu mamy creepera. Też coś mamy, dobra. Ale fajnie. Myślę. Wcześniej padały normalnie. Z tego co pamiętam, tam to jak się go raz uderzyło, później mu się drugi raz tego uderzyło, tam już padał tak, ale widzę, że jednak to jeszcze nie jest miecz, który można tak sobie bić. Dobra, później to zaklepię. Szybko tylko nazbieramy czegoś. No, także ten dźwięk z gry powinien się polepszyć, bo OBS miał taki problem, że nagrywał moje głośniki i mój monitor. Więc no. Znowu taki mały problem po prostu. 3-3. To też dobra. Znaczy w sumie pewnie nam ziaren nie starczy. Nie tak będzie. Ryd. Dobra, nie wiem, czego to słyszę. Pójdziemy po prostu poszukać sobie owiec. Rozumiem, że to mi raczej nigdzie nie będzie. Nie, ptaki. Ptaki. Grzyby. Jakieś krzewy. Dobra, mi się trudno. No, już ptaki się tam wydają. Znaczy wydają, nie wdają swe dźwięki, albo wdają się we znaki. Wchodzę. Gdzieś tu jest taki. Dobra. Pewnie gdzieś pod ziemią. Ogólnie na mapie jest też taki lew, który sobie latem dosyć prosto bije. Z tego co pamiętam. Albo to ja po prostu się nie umiem bić w Minecrafcie. No, tu na lewych jest dosyć sporo. To pewnie jakiś cave musi być. A dobra, na mapie później będziemy się martwić. Kaczki, nie kaczki. Mam nadzieję, że nie będzie lagów, bo też testuję nowe ustawienia OBS-a, bo no, nie mam z najlepszego komputera.
Tak, działa to. No, pokazuje, że mam 60 FPS-ów. Problem jest też to, że War Thunder mi się pobiera. War Thunder mi się pobiera, oczywiście nie da się go zatrzymać, więc... Wybaczcie za to. Więc no fajnie byłoby, się ogólnie nie pobierał. Więc teraz nie powinien się pobierać. Dobra, mamy tu chatkę wiedźmy. No i wiedźmę samą sobie. Nie no, spoko, no, dobry układ. Ty zostałeś, że cię zabiłem. O, Barry. Tu mamy jakąś górę. Byłem tak, że tak jak normalnie problem z znalezieniem owiec nie miałem. Tak akurat na Biomes of Plenty mam spory problem z znalezieniem ich. Zbieramy tych, żeby później zrobić tą farmę. Nie wiem, zrobiłem może w trzecim odcinku, chociaż nie mam już redstone, więc będę musiał po prostu... Oj. Piękne. Które będę zjechał z góry. A. Umierał w sumie. Znaczy... O! To są... To wygląda jakby chciał mnie zaatakować, więc po prostu odejdziemy od tego. To są te... Warany. Tylko nie wiem, czy z Komodo, czy z Minecrafta. Kiepski żart. Więcej waranów. O, wow. Dobra. Ma to dosyć długi zasięg ataku. Myślałem, że sobie po prostu przejdę między nimi. Ale jak widać, nie. Jo, ale duży ten nóż. Iron Cluster. No trochę sporo tych tu Ironów. Panie. No to piękne to jest. Osiedliłbym się tu. Trochę pobudujemy się tam, może później to przyjdziemy. Zobaczy się. Są dziki, więc polujemy w sumie. No. Nie gada, że nie dają jedzenia. O. Dają. Myślałem, że nie dają. Lis. Lisy też dają jedzenie, czy nie? Ty! No, lisy raczej nie atakują, no ale... Dobra. Czyli rozumiem, że na Beyond of Plenty wszystko atakuje. Nawet pewnie ptaki mnie zaatakują, jak je zaatakuje. No, dobra, może przesadziłem. No, na mnie jest ten. Też coś? No, już widzę, że leci bombardowanie. Ale powiem wam tak, że nie widzę owiec. O, lagnęło mi. OBS dalej pisze 60 FPS-ów. Lagnęło. Więcej szlemów. A, prawie. Dobra. No więc mówię, taki średni pomysł na odcinek, bo ogólnie się zastanawiałem, trochę sprawdzałem modyfikacje Galacticraft, co można było robić i w sumie po prostu najprawdopodobniej głównie będę musiał zbierać surowce, ale nie wiem, czy ja to będę robił poza odcinkiem, czy będę robił to na odcinkach. Póki co mamy 10 minut latania za owcami i nic nie robię, nie? Po prostu stwierdziłem, że w sumie nie mam łóżka, więc po drodze nie widziałem. Samotne szukanie to, no nie wiem, no po prostu tam. Po prostu nagram.
Zbieram trochę jagód. Że niedźwiedzie sami z siebie nie atakują. Ale bardzo ładny biom. Ładnie tu, nie powiem, że nie. Oj. Chyba atakuję. Jak lisy atakują, to... O. Dobra, wiecie co, będę trochę uważał. Możesz źle na mnie to skończyć. Yo. Szybko ale szybko zjada te. Co? Chwilę będzie zachodzić słońce. Już trochę średnio widzi. Pozycja, w której jestem. Dobra. 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 Dobra, czegoś nie robię do przeżycia. Jo. No nie mówmy, że zachodzi słońce, nie? No dobra, no to nic, będziemy wracać w nocy. Ała. O Jezus, ja też. Oj. Oj, tu jest wilkołak. Z wilkołakiem nie chcę się bić. Chyba, że to pewnie szybkie jest. I tam, oj. No nie mam pytań. Dobra, ziemniaki można jeszcze zjeść. Jezu, ale Maria, ale armia idzie tych slajmów. Ja wam normalnie współczuję w tych wioskach, nie? Ło, oj, oj. Widzicie, nie mam ich nawet trafić. Oj, 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 oj. Trochę za dużo ich tam. Wiem, że te małe nic nie robią zbytnio. O, tu mamy wilkołaka. Jezus, ile ich tu? No nie no. To powiem tak, że może być trudno przeżyć. Slajmy niestety za dnia no, nie padają. Jump boost. Wow, fajnie, to można zjeść, dobra. Ale nie wiem, czy to daje jedzenie sobie. Co? Pójdź sobie na dwór. Przewietrz się. No, come on z tym płotkiem. No powiem... No powiem wam tak, że mieliśmy już szukać owie, to się skończyło na lataniu po dachach budynków przed slajmami. Jezus, ile ich tu. Jesteś pan miły wilkołak. Hmm.
Wiecie co, może po prostu zrobię cięcie, spotkamy się rano, jak już będzie taniej, będę sobie uciekał. W sumie tam może być lepiej, więc... No powiem wam tak, że to dobrze nie wygląda. Robi się dzień. Ja ogólnie jeszcze mam pomysł, żeby sobie tutaj przelecie te wszystkie pola. Tam jest pan wilkołak. No, one się pchają po prostu między sobą, nie? Więc trochę ich to wybija. Nie, wy chyba nie bolicie. No, gladiarze się bolą. No, mówiłem o tym, nie? No, ale po prostu... To pozwala nam raczej cię za dużo zrobić, więc po prostu trzeba je powybijać. Naprawdę jest od... No zdewastowały totalnie pole, więc to nie powinno muszę mówić, bo widać. Ała. Ała. Dobra. Dobra, widzę, że to nie ma sensu. Nie pobija mnie to chyba. Fajnie jest to, że tam najmniejsze jeszcze nie biją. Zbieram tego, ile się tylko da. I będę spadał. Po prostu tam je... Fly mnie uderzył. O Jezus, mały blisko jest to. Dobra. Będziemy spadać. Jest całkiem szybki. Nie powiem, że nie. Okej. No powiem wam tak, że w Minecraft nigdy nie miałem aż takiego problemu z jedzeniem. Dobra. Crafting table. Zrobimy trochę czyżby chleba. Pod wodą ładnie widać. Idziemy wracać do naszego domku, on powinien być gdzieś tutaj, ewentualnie po prostu... No, to wiele będę musiał mieć na mapie. Nasz domek jest... gdzieś tu, nie? Tu jest. Witam. To są biegły. O, niestety nie znaleźliśmy, jak to się mówi... O kurde, to jest jakiś blok. Z tymi blokami chyba rzuca. Nie wiem, co on robi szczerze tym. Wezmę te pochodnie stąd, tu. O nie, tam jest ognisty ogr. To są szkielety, to już wolę chyba ogra. Wstaje ranek, żeby to mnie nie zaatakował. Bo akurat dosyć mocno boli, jak zaatakuję później tylko... No może... Nie wiem, co to było. No powiem tak, że dosyć szybko spada to jedzenie na hardzie. Na mnie jest creeper. Tyle powiem. Mutant. Baran z komodo. I także jak to tak będzie wyglądać, że będzie nam tak spadać jedzenie, no to rzeczywiście. Farma to się przyda ogromna. Przeogromna. Tak, patrzę tak dziwnie, bo po prostu słońce mi tam razi w oczy. Widzę, że po prostu w takim razie będziemy musieli po prostu pozabijać pajowy. Cynk cluster. Zinsk. Będzie cyna albo cynk. Prędzej cynk. Chyba cyna to jest tin. Nie pamiętam, nie kojarzę jeszcze tego dobrze tych nazw wszystkich. No z nami jest kolejny te od slime'ów. Już chyba zacznę też ten później niszczyć, bo jak mają mi na przykład spadać na łeb, to
Że mnie gra póki co nie zagłusza. Też mówię, też ona gra na głośnikach, co ja mogę trochę ściszyć w sumie głośniki. Nie wiem, jak ja ściszę głośniki, to mi też się ściszy? Chyba tak. Tam na 10, mam nadzieję, że tam nic nie zrąbałem. No, gdzie ja żem doszedł? Znowu zła mapa. O! O! Dobra, no nie w tą stronę pobiegliśmy. Dobra, widzę, gdzieś pająk będzie na prawo, to możemy go sobie zabić, zaciukać. Tu? On jest pod mapą. Jest pod mapą. Jezus. Tak by go słychać, on jest gdzieś w cave'ie pod nami. No to owce będą dużym problemem, bo ich nie ma. W Minecraft'cie normalnie, żebyśmy chociażby dawno spotkali owce, no tyle ile ja przeszedłem. Na poprzednich rozgrywkach też nic nie widziałem, żadnych owiec, więc no co. Musieli wziąć sobie pajęczyny i pajęczynami sobie po prostu porobić wełnę. Może tutaj coś będzie. No i ewentualnie w trzecim odcinku pójdziemy sobie do kopalni. Z takich technicznych spraw dalej to zamówiłem szczerze jakieś tam nowe sławki, jakieś tanie, bo zanim ktokolwiek coś powie, że ja to zamawiasz tanie, będziesz się dziwić, że to byś się niszczy. No tak, tylko że jak ja zamawiam. Tylko jeżeli ja zamawiam na przykład sławki, powiedzmy, że za 120 zł, one mi się psują po 3 miesiącach i zamawiam sławki za 30 zł, 40. One mi się też zniszczą po 3 miesiącach, też wolę zamówić te tańsze. Ach, dobra, to jest jakiś słoń, myślę, czy kurde, jakiś mok. Zaraz tam nam, nie wiem, zaraz tam. Wybaczcie, myślałem, że chce nas zaatakować. Miałem przez chwilę takie... Nie wiem, co ty robisz. No, mówiłem, będę mieć te mapy. Bo kurde, zaczynamy jak jest tam. Jezus, ale żeśmy, ale żem to przed. Oj, tu, oj, tu, oj, tu jest, oj, tam było węż, oj, tam było węż. O, fajnie, za nie mam jedzenia. Propsy grania na hardzie. No, fajnie, węże, wszędzie są węże. Zmieniamy je tędy. Nie, serio, będę musiał tam zrobić tę farmę w końcu. No, to dosyć dziwne, no bo tutaj jakby nie patrzę, no to w sumie no... Koleś już zjadł, no, zjedliśmy już około 9 chlebów, no to wyobraźcie sobie, jakbyście mieli w ciągu poranka 9 bochenków chleba. Jeszcze jesteście głodni. Dobrze idę? Ech. Ech. Yo, tam jest, dobra. Ja ich nie zbieram, bo z nich nie mogę totalnie chyba nic zrobić, z tego co widziałem. Bo trochę poza odcinkiem sprawdzałem jeszcze receptury, siedziałem na wiki, co można porobić. No i mówię, głównie to będzie pewnie zbieranie surowców, później przygotowywanie bazy, ale to nie będzie naszą bazą. Pewnie sobie po prostu pójdziemy do tamtych gór, co wtedy tam będziemy mieć, czy tam po prostu wkopią do środka. I zobaczymy, czy tam można coś zrobić. Mamy 24 minuty odcinka. Ja nie mam węgla, ja nigdzie nie znalazłem węgla totalnie, więc... No, co ja poradzę? Nie mając węgla, to za dużo też nie zrobimy. Dobra. Nie, to bierzemy, to zostawiamy.
To można wziąć, zasadzimy jeszcze. Tylko powiedzieć, że wziąłem coś. Dobra. Ja nie powinienem biegać, ale... Nie, tego. Z tym nic nie zrobimy. Ptaki się kąpią w ropie. No, nie powiem, że nie, można. To nie działa. Ja chyba mam tylko cztery klatki, nie? Takiego żyznego działania. To co tam sieć? Dobra. No, zasadzimy trochę tego. By nie było. Później zabraknie mi jedzenia. Naprawdę już później. Bo ja na przykład nie będę widział w przyszłości żadnych podróż bez pół ekwipunku jedzenia, bo to naprawdę będzie przeszkadzało. Dobra. Co to wygląda? Mogłeś jeszcze coś posadzić? Szczerze mógłbym. Mógłbym się pozbyć tego błota po prostu. A tam są pająki. To idziemy zabić. Powinny być pająki, pisz. I znikły. Jeden. No to nie ma. Czyli pewnie jest pod ziemią. Pod ziemią nie chcę schodzić. No to zepsuł tylko krajobraz. Który jest dosyć ładny. Dobra. W sumie tylko tyle. Może nie było w tym odcinku. To pokopię jeszcze, żeby nie było. I to. Że jakoś wideo czy czegokolwiek nie było jakoś mocno zła. No bo tak jak mówię, no starałem się w tym odcinku. Po prostu testowałem nowe ustawienia OBS-a. Żeby nie było i... No i w sumie tyle. Dobra, to sobie ustawimy torcz. Dobra, i teraz tak, tu można 4 i tu można 4 w sumie. No więc w sumie to poza odcinkiem pewnie wykopię cały. Pewnie pojawi się jeszcze jeden odcinek z takim, no powiedzmy, jak tak średnim dźwiękiem. Później będę testował dźwięk, bo będę miał słuchawki już z mikrofonem, więc lepszy mikrofon będzie i też nie będzie pewnie jakiegoś tam przesteru, bo pewnie jest przester z moich głośników. A jak nie jest, to w sumie jest dobrze. To w sumie dobrze ustawiłem. Starałem się starałem się jak najbardziej zminimalizować przester. No, więc... No, w następnym tym odcinku pewnie po prostu już będzie wykopane. Zejdziemy pod ziemię. I... No, w sumie zaczniemy ten. Nie wiem, czy będziemy się przenieść. Nie wiem, czy będziemy iść indziej. Co? Zobaczy się jeszcze. Postaram się może, nie wiem, raczej intro nie będę robił, bo gówniane mi wyjdzie. Ale postaram się też ostatnio trochę o montaż w odcinku, czy tam trochę będę przygłosił siebie, czy co, już postaram się, czy coś takiego. Też inaczej porobię to wszystko, więc też odcinki się trochę zmienią w przyszłości. Z montażem. Po prostu problemem było to, że po prostu odcinki ważyło mnie za dużo. Nie mogłem nic zrobić, bo na przykład miałem odcinek czyli 80 giga. A jak renderowałem w Movie Makerze. No to nie jest to, nie? No kiedyś jeszcze się dałem. Dzisiaj, kiedyś jak jeszcze nagrywałem 40 giga wideo, to jeszcze on jeszcze wyrenderował mi to. Dzisiaj to ten. Więc teraz trochę zmieniłem. Zmieniłem trochę nagrywanie, więc mam nadzieję, że po prostu jakoś nie będzie źle. Ten. Tylko zobaczę, czy nagrywa mi mikrofon. Tak, nagrywa mi mikrofon, to bardzo dobrze. Więc w sumie ten. 10 sekund do 30 minut. To było na tyle w tym odcinku.